Elo! Siemanko! Witamy Was na nowym odcinku na kanale Skutif. Dzisiaj będzie taki bangerowy vlog. Robimy super triki, plus mamy nocne jazdki hulajnogowe na Awę do pierwszej w nocy. Tak, dokładnie. Dzisiaj będzie się działo, ponieważ prowadzimy kontest dla uczestników nocnych jazdek na Awę Parku. Nagramy praktycznie ich najlepsze akcje z całych nocnych jazdek, a potem czekajcie do końca, bo na końcu zrobimy kontest między nami, prawdopodobnie też zawodnikami nocnych jazdek, i to zgarnięcie będzie coś, co pewnie każdy by chciał po prostu wygrać. Proszę, zjedz sobie. Ogólnie to chcieliśmy zrobić skok z wyż tutaj między nami teamowo, ale nie mamy tyczki, więc ja wymyśliłem, że zrobimy skok w dal z bęku i osoba, która skoczy najdalej, wygra pizzkę w Awereście. Żeby tego było mało, rywalizacja będzie się odbywała między nami, team riderami Skutif. I po prostu oprócz tej pizzy zaproponuję wszystkim taki mały hazardzik. Każdy, żeby wziął udział w konteście, musi wpłacić dyszkę, a zwycięzca konkursu zgarnia całą kwotę pieniężną, więc to będzie super też loteria i wygrana. No i zostańcie do końca, żeby zobaczyć, kto zgarnął ten hajs. A tymczasem z Jasiem przechodzimy dalej, pokrążymy sobie po skateparku, zobaczymy, kto przyjechał, przywitamy się i widzimy się przed rozpoczęciem pierwszego kontekstu nocnych jazdek. Tak jak Bartek powiedział, idziemy zobaczyć, kto dzisiaj przyjechał na nocne jazdki. Na pewno jest dosyć sporo osób z teamu, no więc zobaczymy, kto będzie. Mamy tutaj parę osób, jest na przykład Mariusz. Hello. Filip, Szeszko, Rojek i Bartek Lis. Bartek Lis, dokładnie tak, to Bartek ja. Bartek Lis. W samej osobie to ja. Yo! Krzywa! Właśnie, Filip Niedziela przefarbował swoją hulajnogę! I żeby nie było, to nie jest inna, to jest ta sama, ona się niczym nie różni, tylko jest czarna. Pokażę wam trik. To ja wam też pokażę ten sam trik, ale ja mam inną. Nie tą samą. O, kickless, mi się podobało. Dawaj też kicklessa. Do whipa, kickless whip. To było mega czyściutkie, po prostu idealne. Ale ja nie mogę tutaj przerebrandować swojego styl, który już tyle lat trenowałem i muszę tak robić triki, no tego się, no tego się nie odwróci. Dawaj tak breeze room. Stary, to było zbyt czyste jak na ciebie. Powtórka, sketchy ridu. Skejsowa wall rider. Szczęku włączył tryb wsteczny. Catspix to chyba jednak mój ulubiony rider. Yo! Jest Julen. Pandemonium służy? Dobre. Służy, leciutkie, fajniutkie takie. Teraz pani Marysia opowie nam, jaki będzie kontest. Nie wiem. To Bartek powie. A ja wiem, ja się przygotowałem. Kontest, dwa kontesty w sumie. Jeden na parkowej, drugi na streetowej. Będziemy sobie jeździć. Kto by się spodziewał? Dobra, kontest na parkowej, bez trik na rezi, standardzik, będzie zajebiście. A kontest na streetowej, zobaczycie jeszcze, bo mam dwie decyzje do podjęcia. I dopiero po konteście parkowym dowiecie się, jak będzie wyglądał kontest na sekcji streetowej. Tak jak Bartek mówił, zaraz będzie bez trik na rezi boxie, więc myślę, że polecą grube bęgerki. Siema, oglądacie tego filmu. Zaczynamy pierwszy kontest, ja mam mikrofon. Mam też chyba długopis. Mam? Masz. Ekstra. Dobra, no to zaczynamy kontest na rezi boxie. Zawodnikiem z naszej listy jest
Stasiek Stankiewicz. I... Sam go nauczyłem. Elegancko! Co powiedziałeś, że co będzie robił? Nothinga. I nie chodziło mi, że nie będzie robił nic, tylko po prostu taki trik. I zrobił. Przepowiadam wszystko. My ze Szeszkiem obstawialiśmy, że zrobi kikles, kikles. Ale nam się nie udało, no trudno, ale... Ale w ogóle jakiś to zrobił, Nothinga spierej. Beko spierej. Wow. Najlepszy jak na razie tutaj kandydat na zdobycie pierwszego miejsca. Ale... Zapisujemy oczywiście. Maciek leci tu. O, dawaj, dawaj. Albo jak to powiedział Jasiu, Ripley. Tak. Jesteśmy już po konteście parkowym i streetowym, poleciały serio mega mocne triki, tak jak widzieliście. No i za 10 minut będzie ogłoszenie wyników, więc teraz wszyscy już czekają na wyniki. No i później będą luźne nocne jazdki, a my będziemy próbować skakać jak najdalej teamowo, więc może być ciekawie, więc do zobaczenia później. Skończyliśmy obydwie konkurencje, teraz przechodzimy do rozdania nagród, także oglądajcie i zobaczcie, kto wygrał. Ja już wiem, kto wygrał. Najlepszy Korbankowicza z najlepszym trikiem i Rio Stintosa z najlepszym trikiem na Rioża. Jak myślicie, kto wygrał? Wygrywa Tymon Bajko. Brawo. Za pięknego Nothinga. Najlepszym trikiem na Rioża było. Frontside 50 do Nothingera. Brawa. Tak jest. A w trzeciej torbie natomiast mam nagrodę dla każdego z was i to są małe pakietki, które wygrywa osoba, która pierwsza do mnie przybiegnie po nim. Ale cringe'owa. Fail. Fail. Po konteście dla uczestników nocnych jazdek przyszła pora na kontest dla nas.
dzisiaj jest całkiem liczny team, Scootiv oczywiście, i będziemy mieli małą konkurencję o całkiem spore pieniądze, bo gramy z wkładem 100 zł. Każdy z nas wykłada 100 zł, a zwycięzca kontestu zgarnia całą sumę pieniężną, czyli łącznie 800 zł. A konkurencja polega na niczym innym jak skoku w dal. Kto skoczy najdalej, zgarnia 800. 800 polskich złotych, za to można kupić 800 zł. Za to można kupić 1000 bułek na śniadanie. Przedstawiam zawodników po kolei. Zapraszam za mną. Oczywiście ja też gram. Bartłomiej Szczęk, Instagram. Bartek Szczęk przez V. Po drugiej stronie Jan Łączkowski, Instagram Jan Podłoga Maczkowski. Mateusz Rojek. Jest i Erik. Erik JN. Dlaczego JN? No bo skrót od mojego nazwiska. Tutaj jest też Srogas, ale Srogas przez swoją kontuzję, Łukasz Kolanko, no niestety nie może wystartować. Dlaczego? Możesz? No. Chcesz? No to mamy 900! To 900 zł! To mamy 900, no można powiedzieć na spotkanie. Kto powiedział, że Srogas nie jest? Srogas! No to gramy o 900, dołącza do nas tak, Srogas. Srogas jednak gra, kolano się naprawiło. Maciek teraz montuje filmy i Maciek chce, żeby zedytował to, jak Srogas wjeżdża do Los Santos Custom z GTA i wyjeżdża ze zdrowym kolanem. Jesteś z nami? Szeszko, siema, Szeszko Podłoga na Instagramie. Zbigniew Mocz, cześć, Instagrama brak. Mam naszą klasę, zapraszajcie do znajomych. Na gadu gadu. Nie, no jest z nami Maciek Winnicki, no Instagram tutaj. Cześć, Bartek Lis, zwykły. Zwykły taki przyjemny warszawiaczek. I jest z nami Mariusz, ale Mariusz pojechał. Mariusz, chodź tu. Przedstawienie Instagram. Cześć, jestem Mariusz. Instagram jest cześć. Tutaj, ale nie pamiętam jak nawet. Tak jest. Jak widzicie, humor nam wszystkim dzisiaj dopisuje. I zaczynamy! Tak już leci. Tu skoczył! Tu skoczył! 102 metry! Trudniejszy niż myślałem. Trudniejszy niż myślałeś. No. Stary, ale bez kiklesa trudniej. Nawet kiklesa trudniej. Uwaga, bo kikles. No nie wiem, czy było dalej. Tutaj. Jan Łączkowski zmierzy się teraz z grawitacją. Proszę oglądać, patrz. Janek, dawaj! Utknie w powietrzu, zobacz. On śmierdzi! Nawet bany chopa nie umie odjechać. Erik! Gdzie nas zrobimy? A my z tym! Kogo zdanie najbardziej się liczy, ten wygrywa 1000 zł, bo tu każdy inaczej gada. Rojek wypada z tego turnieju! Dobra, jak na razie prowadzi Erik, drugi jest Jasiu. Jak na razie oni najlepiej poradzili sobie z grawitacją. Teraz przychodzi kolejna Szczeczka i zobaczymy, czy on was pobije po prostu. Wbrew pozorom byłem drugi najlepszy, więc dziwne. Dobra, przyszła kolej na mnie, ja chcę wygrać 800 zł. Odcinaj też maseczkę. Muszę być luźniutki i zobaczymy, jak daleko przeskoczę. Nie liczy się! Fliptek! Nie spodziewałem się, stary! I was born ready! To Kamil Stoch czy Maciek Winnicki? Robert Kubica. Dalej, ja też się zgadzam. Tutaj było gdzieś, by dobrze? Tak, daleko powiedziałem. Daleko nawet. Nieźle teraz. Teraz było gorzej, czułem, że nie miałem
kontroli w ogóle, jakoś tak słabo mi poszło. Ale nie marcie Mariusz, bo okej, okay, bo okej. Okay. Tam mamy piękny okaz pani Marysi podlewającą palmę. Mamy spryskiwacz, tak zwaną broń na niedźwiedzie i tam jest niedźwiedź, my mamy, no, będzie sobie leciał niedźwiadek i dostanie strzała, no po prostu. Dopiero. Podlewaj mi, ja myślałem, że... Patrzcie. No, patrzcie, tam jest woda, oni się wodą bawią. A woda jest tu. Bo tam się ryby sikają. Dobra, wołam Ameryka i oblewam Ameryka. Pa, śleję go wodą. Maciek w końcu wziął prysznic. Eryk, chodź na chwilę. Zaraz się zajmę. Panie, panowie, wygrał jakiś Franek. O, drugi był Janek. Trzeci ja byłem, ale jaja. Ale jaja. Mariuszek, czwarty, piąty. Piąty był Szczęk. Ale jaja. Fraje. Szczęku nie był czymś najlepszym w końcu. Piąty byłeś, a nie pierwszy. Na ja na busie. Dobra, słuchajcie. Bartek, Szczęk, piąty. To ja jestem. Bart? A to jest Bartek i Szczęk? Tak. A, to Bartek, Szczęk jeszcze dalej. Jeszcze dalej, ale lamus. Z kozienic. Ale jaja! Dobra, bez kapy. Pierwszy był Erik, drugi był Janek, trzeci byłem ja, czwarty Mariusz, piąty Lisek, czy tam Bubr. Żubr. Bubr. Łoś. Szczęku szósty, Rojek siódmy, a i Sosnowiec, a nie ostatni. I co tu? A i Sosnowiec, dobra, przedostatni Szeszko i ostatni Misio Baluno. Próbujemy tłumaczyć kolegom z Mołdawii. Nie mają sami szans. Ich jest trzech, a nas dwóch. Jesteśmy we dwóch, ani trzech. No, nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy... Okej, okay, tak jak widzicie, jesteśmy już po nagraniu odcinka. Tutaj są pieniążki Eryka, całe 900 zł. Eryk pojechał, a my nie nagraliśmy tego, więc uznałem, że wrzucę to po prostu do paczki i mu wyślę. Tutaj jest list przewozowy, żeby nic nie było, że ustawione. Wrzucam pieniążki, pyk, zamykam paczuszkę. Naklejam list przewozowy. No i za jakieś pół godzinki będzie lecieć paczka do Eryka. Tutaj nakleję, żeby... Myślę, że będzie tutaj git. Tutaj mam nawet taśmę, pyk. I zaklejamy i paczka poleci do Eryka. Git. Paczka spakowana. No i tym miłym akcentem to będzie koniec naszego odcinka. Standardowo zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, followka na Instagramie Scooty, który będzie tutaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!